Pierwszy weekend czerwca Szczecin zamienił się w stolicę polskiej chirurgii plastycznej. Do stolicy Pomorza Zachodniego na czterodniowy zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej przyjechało blisko 300 lekarzy z kraju i z zagranicy. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej zawitał do Szczecina. Bardzo nas to cieszy, bo z powodu pandemii nie mogliśmy się przez 3 lata spotykać. I jak widać, wszyscy stęsknili się tej wymiany doświadczeń, no bo poza spotkaniem towarzyskim i przyjacielskim jest to przede wszystkim wymiana naukowa. 2 dni wykładów sympozjalnych podzielono na sesje tematyczne, wśród których znalazły się m.in. onkologia, diagnostyka, leczenie, rekonstrukcja, wtórne operacje naprawcze po uszkodzeniach nieonkologicznych, chirurgia ręki, oparzenia, modelowanie ciała. Chirurgia plastyczna to przede wszystkim chirurgia rekonstrukcyjna i chirurgia estetyczna. Także nacisk jest położony równomiernie na te aspekty, ale też musimy przyłożyć się do tego, żeby rozwinąć świadomość wśród ludzi, którzy nas odbierają, że to nie jest tylko powiększanie piersi, to nie jest tylko przeszczep tłuszczu do pośladków, ale także potężne zabiegi rekonstrukcyjne. Mamy tutaj reprezentowany bardzo mocny na świecie ośrodek z Gliwic pod dowództwem pana profesora Maciejewskiego. Mamy też ośrodki ze Szczecina, gdzie pan profesor Provans prowadzi bardzo piękną działalność w zakresie mikrochirurgii i dokonuje bardzo ciekawych operacji. Mieliśmy ośrodek z Lublina, mieliśmy ośrodek z Gdańska. Także to pomimo bardzo kiepskiego finansowania ze strony NFZ-u, oparte na determinacji i oddaniu tych specjalistów, ośrodki mimo wszystko działają i robią dużo dobrego dla naszych pacjentów. Cykliczny zjazd to jednak nie tylko sesje naukowe, ale także możliwość wymiany doświadczeń i przyjrzenia się aktualnej sytuacji specjalizacji. A ta obecnie nie jest jednolita. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej profesor Jerzy Stróżyna, podobnie jak dr Maciej Kuczyński, zwraca uwagę na niedofinansowanie publicznych ośrodków. Żaden oddział chirurgii plastycznej w Polsce nie jest w stanie utrzymać się z procedur, które wykonuje u siebie chirurgii plastycznej. Tu jest pies pogrzebany. Nas, jako chirurgów plastycznych, traktuje się tak jak zawsze. Tak jak w czasie komuny traktowało się kelnerów. Niskie pensje, bo oni sobie dorobią. Ja nie wiem, dlaczego nas tak traktują. Na czym mamy sobie dorabiać? Utarło się, że to jest chirurgia, która przynosi duże zyski. A mniej więcej połowa tych młodych ludzi, która przychodzi do nas na szkolenie, liczy na to. Oni z samego początku mają zamiar otworzyć prywatne gabinety lub pracować w prywatnych gabinetach, zarabiać tak jak wszyscy młodzi ludzie. Jest to jakaś dla nich droga. A ta druga połowa być może liczy na pracę w oddziale, w klinice, ale się przeliczy, bo nie ma dla nich pracy i też będą musieli częściowo pracować prywatnie, żeby zarobić. To jest taki dysonans między tymi słowami o równości, o humanitaryzmie, o posłannictwie, a tym, co jest. Chirurgia plastyczna, choć niewątpliwie popularna, nie jest w Polsce specjalizacją tak rozpowszechnioną jak w Stanach Zjednoczonych, Argentynie czy Brazylii. Tam liczba aktywnych chirurgów plastyków podajemy w tysiącach. Członków Polskiego Towarzystwa jest zaledwie około 300. Po takim burzliwym rozwoju w latach 90., gdzie wszyscy byli zachwyceni i mikrochirurgią, i początkowo też technikami regeneracyjnymi, mam wrażenie, że teraz jest taki okres troszeczkę stagnacji i takich ruchów, które dążą do tego, żeby zabrać z chirurgii plastycznej w obręb innych specjalności jak najwięcej. Myślę, że jest to w pewnym sensie też naturalna kolej rzeczy. Musimy określić tak naprawdę, w czym jesteśmy dobrzy, co chcemy robić na co dzień i się tym zająć.
Chirurgia plastyczna jest jedna i zarówno ta kliniczna, nazwijmy to, i ta prywatna, ta estetyczna, to jest ta sama chirurgia plastyczna. Niedofinansowanie publicznych ośrodków chirurgii plastycznej, jak podkreśla profesor Strużyna, powoduje, że obecnie zaledwie co dziesiąty chirurg plastyk pracuje lub współpracuje z takim ośrodkiem. Widzę tutaj, można powiedzieć, dwa nurty. Jeden nurt taki komercyjny, który rozwija się wraz z internetem, niesiony internetem, do którego lgną młodzi specjaliści, i widzę to, do czego tęsknię czasami, czyli tą chirurgię rekonstrukcyjną, która niestety wydaje się podupadać. Inaczej na szczęście wygląda sytuacja ośrodków prywatnych, które dziś są nie tylko placówkami medycznymi, ale coraz częściej przejmują funkcję rozwoju naukowego i funkcję szkoleniową. Stan chirurgii plastycznej jest w mojej ocenie bardzo dobry. Cały czas się rozwijamy, cały czas uczymy się nowych rzeczy, rozwijamy nowe techniki, korzystamy z nowych technologii ku uciesze naszych pacjentów, ku osiąganiu coraz lepszych efektów. I ciągle chirurgia plastyczna jest takim spoiwem dla wielu dziedzin chirurgicznych i zabiegowych, z którymi współpracujemy. My często łączymy chirurgię plastyka z laryngologiem, z onkologiem, i to widzimy dzisiaj też na tym naszym kongresie, że bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin korzysta z naszej wiedzy, ale również my korzystamy z ich nowych technologii, uczymy się nawzajem. I to jest wielki plus i zawsze chirurgia plastyczna taka była. Podczas pandemii, powiedzmy COVID, myśmy wymyślili z profesorem Wytmanowskim i z doktorem Kuczyńskim, że coś musimy zrobić, tak? Bo to w ogóle tam podczas pandemii, tak, to oddziały były zamknięte, tak, operacje nie przeprowadzono, i myśmy wymyślili warsztaty, które już myśmy przeprowadzili w Mandala Clinic, prawie chyba 12 warsztatów dla rezydentów. Na tych warsztatach zapraszamy autorytety w danej dziedzinie i część teoretyczna, cały dzień jest poświęcony teorią na dany temat, a na drugi dzień praktyczne, czyli operujemy. Możliwość dokształcenia się lekarzy rezydentów w chirurgii rekonstrukcyjnej przygotowano także w ramach zjazdu. Jego pierwszy dzień niemal w całości wypełniony został przez kurs chirurgii rekonstrukcyjnej. Mamy ponad 50 uczestników, członków naszego towarzystwa, młodzi lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej albo tuż po, i omawiamy kilka takich podstawowych technik rekonstrukcyjnych, zaopatrywania ubytków tkankowych w różnych okolicach ciała, ubytków tkankowych, które są spowodowane resekcjami nowotworowymi albo urazami, czasami też wadami rozwojowymi. Szkolenia poprowadzili profesor Piotr Prowans, dr Zbigniew Schlosser i dr Andrzej Krajewski, omawiający techniki powiększania piersi. Temat ważny zarówno w estetycznej, jak i, o czym często zapominają pacjenci, rekonstrukcyjnej części chirurgii plastycznej. Rekonstrukcja piersi jest najważniejszym etapem leczenia choroby nowotworowej piersi u kobiet. Współcześnie nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby pacjentka po leczeniu onkologicznym, po chirurgii, po chemioterapii, radioterapii, czyli tym, co nazywamy kompleksowym leczeniem piersi, nie weszła w ten ostatni etap, który jest możliwością odtworzenia tej utraconej piersi. Każda pacjentka tego oczekuje.
Nowością na zjeździe była inicjatywa młodych chirurgów dr Ewy Woźniak-Roszkowskiej i dr Nikola Orzechowskiego, którzy postanowili nieco rozszerzyć formułę zjazdu i pokazać, że nie tylko pracą żyje chirurg. Jest mi szczególnie miło, że udało się nam zgromadzić na pięknej przestrzeni wygospodarowanej przez gospodarza obecnego zjazdu, pana profesora Provansa, tak wiele różnych wyjątkowych dzieł, które były stworzone przez członków naszego towarzystwa. A idea takiej wystawy pojawiła się tak naprawdę w miarę jak się poznawaliśmy w różnych okolicznościach. Rozmawialiśmy o tym, co nas interesuje, co robimy w wolnym czasie, w tych nielicznych chwilach wolnego czasu, które mamy. Większość prac tutaj to są prace malarskie, gdzie ktoś poświęcił mnóstwo czasu, krwi i potu, żeby to namalować. No, dla mnie fotografia w tej chwili przy tych wszystkich pracach to taki snapshot trochę tego, ale ja lubię fotografie portretowe, to znaczy utrwalenie ludzi, szczególnie w czarno-bieli, gdzie jest tylko gra cieni. Zawsze dla mnie takie malarstwo wielkoformatowe było kluczowe. Jest to takie malarstwo amerykańskie. Amerykanie, malując obrazy, malują abstrakcje, malują dość wysoko, malują dość duże formaty, bardzo przestronnie. Ja maluję monochromatycznie, czyli zazwyczaj w kolorach czarny, szary, biały. No i możecie Państwo, mają Państwo okazję zobaczyć to, jak to wygląda. Gdy chirurg wraca do pracy, warto, żeby poznał najnowocześniejszy sprzęt, zarówno chirurgiczny, jak i wspomagający, o co na szczecińskim zjeździe zadbali wystawcy. No jest to w sumie szczęśliwy moment, że wreszcie można się osobiście spotkać i osobiście wysłuchać wystąpień kolegów i prezentację ich osiągnięć, czy prezentację tego, czym zajmują się w oddziałach. Na pewno rozwój, czy postęp informatyzacji, nazwijmy to, ułatwia nam edukację, ale proszę pamiętać, że jest to, przynajmniej w moim odczuciu, jest to wyłącznie narzędzie, a nie cel główny. Ja się cieszę, że po 3 latach możemy się spotkać z koleżankami i kolegami twarzą w twarz i omówić wszystkie nasze problemy związane ze specjalizacją, z dyscypliną, ze szkoleniami. Oczywiście można spotkania odbywać za pomocą internetu, ale to myślę, że człowiek ewolucyjnie jest przystosowany do takiego analogowego przetwarzania rzeczywistości, a w związku z tym ten kontakt z człowiekiem, interakcja, wymiana myśli, ale także możliwość obserwowania tej mowy ciała, to jest to, co daje najlepszy efekt, dostarcza nam najwięcej informacji. Poza tym dzięki tym spotkaniom no, nie jesteśmy dla siebie anonimowi, łatwiej nam nawiązywać potem współpracę, także bardzo się cieszę, że po tych 3 latach tej pandemii covidowej udało się w końcu zorganizować nasze spotkanie.